Jesteśmy w Koksare, gdzie odbędzie się dzisiaj wielkie, olbrzymie panigiri. Kupiliśmy już bilety, mamy zarezerwowany stół, tu się zaraz będą robiły dania przeróżne. Tu się kupuje bilety i dzisiaj w menu mamy, co mamy, sałatkę, mamy jogurt, mamy brizolę, kurczaka, wieprzowinę, kurczaka znowu, ziemniaczki. No, to jest wszystko w cenie biletu, który kosztuje 20 euro. Jest dosyć wcześnie, więc stoliki są jeszcze puste, ale jest to jedno z największych panigiri w okolicy. Dzisiaj 15 sierpnia, więc czas, kiedy właściwie wszyscy przychodzą się bawić. Bo zobaczcie, że uliczki, stoliki wchodzą aż w uliczki tej uroczej wioski. Idę poszukać naszego stolika. Tu już jest scena przygotowana. Szukamy. Gdzie jest Marek? Tu jest nasz stolik. Nasz duży stolik. Sąsiedzi z Koksare. Jesteśmy głównym stolikiem przed sceną. Bardzo jesteśmy dzisiaj podekscytowani, gdyż występuje wielka gwiazda sceny kreteńskiej, Andreas Manolarakis. Brawo! Dlatego jesteśmy tak wcześnie. No tak. Pokaż bilety, żeby tutaj wszyscy wiedzieli. Tak wygląda bilet na panigiri. A tak wygląda lista rzeczy, które można wygrać w loterii. Co dzisiaj można wygrać? No jakieś tam fryzjerstwo, masaże można wygrać, jakąś alkoholizację, okulary przeciwsłoneczne, pewnie też proszek do prania się znajdzie i być może pasza dla kóz, jeszcze żeśmy się nie wczytali, ale dużo rzeczy można dzisiaj wygrać. No, także będziemy powolutku relacjonować, jak już się zacznie. No, jest dopiero 21. Jeszcze będziemy czekać tutaj ze 3 godziny, zanim zaczną grać. Ale jest już coraz więcej ludzi i pojawił się alkohol do wyboru. Na panigiri mamy recinę i piwo. To znaczy, no normalnie może być też wino inne, ale tu akurat jest, jako białe wino jest recina. Jest piwko Alfa. Na razie jest sałatka kreteńska i małe przystawki. I oliwki. Także czekamy. Czekamy. Ludzie się zbierają. Będzie zabawa, tak? No, widać, że to będzie bardzo wyczesane panigiri, patrząc po instrumentach. Bardzo fajnie wyglądająca perkusja, lauto. Dzieciaki już czekają. Tu mamy lirę kreteńską. Jest gitara elektryczna i gitara akustyczna. Ciekawa jestem, czy się pojawi dzisiaj Askomandura. A jest tam za krzesełkiem. Jest Askomandura, czyli dudy. Tu się szykuje żarcie. Tam widzę już jakieś suflaki, cała taca frytek. No tak się odbywa zamawianie jedzenia. Zamówiliśmy kalamaki, czyli suflaki właściwie, wieprzowe i kurczakowe z frytami. I przyszło jedzenie. Przeróżne. Mamy brizole, ja mam suflaki kurczakowe, Marek ma wieprzowe. Jak widzicie, musi być cytryna, muszą być fryty. No i się zaczęło. Ale do tańców jeszcze daleko. Zespół się rozgrzewa. Ludzie jedzą.
jakichś tych dni, gdzie to gadała we mnie. Coś tam żeśmy wygrali. Właśnie była loteria. Wyciągnęliśmy losa 560. Zobaczymy, co to jest. Dokładnie. Nie wiadomo. Idziemy sprawdzić. Może to pasza dla kus. Odbiór darów. Paralawidoron. I tam są dary różne pod numerami. Marek stoi w kolejce do odbioru darów. Zobacz, pani wygrała ten. A pani wygrała. O! Co to jest? Odkurzacz? Co? Co to jest? Nie wiem. Spreje. Do spryskiwania ogródka chyba to jest. Dostaliśmy 5 euro zniżki, chuj wie na co. Tak. Znaczy żeton na beton. Mniej więcej. Zwłaszcza, że trzeba gdzieś znaleźć auto. Gdzieś trzeba znaleźć auto.